Myślę, że rozmawiając o tej sytuacji, musimy sobie jasno powiedzieć pierwszą rzecz, że trwa wojna na Ukrainie. To jest wojna zarówno Ukraińców, ale trzeba sobie śmiało powiedzieć, że jest to także wojna Polski i Europy. Jeżeli Ukraina tę wojnę przegra, jeżeli Rosja zwycięży, następne będą kraje bałtyckie lub Polska, na pewno Rosja nie stanie. I musimy sobie zdawać z tego sprawę.